Czas na kolejną modyfikację naszego ogrodzenia. Tym razem będzie to tego typu spirala, będąca jednocześnie schodami do góry. I przystąpmy do jej budowy. Wstępnie zrobimy uproszczoną wersję. Mamy naszego robocika i kopiujemy nasze ogrodzenie. Jest skopiowane w ekwipunku, mamy je tutaj. Trzeba zjeść. To sobie przygotowałem jako budulec. To może go już przenieśmy. I tak, mamy ogrodzenie 2. Nazwijmy to schody do nieba. I teraz tak, co my tutaj zmienimy? Stąd wróćmy może najpierw do zwyczajnego kodu na ogrodzenie, które ma wysokość równą 1, czyli tego repita się pozbywamy. Nie ma też potrzeby pójścia do góry. Długość ściany zmniejszmy jednak na powiedzmy 3. I tutaj z kolei dodamy podnoszenie się do góry po każdym ruchu do przodu. A powtórzymy to wszystko 16 razy. Chcemy jeszcze, by kolor naszej ściany zmieniał się po każdym obrocie. Tutaj proponuję, wystarczy nam po 32 bloki, ale ważne, by każde miejsce było zajęte, tak by nasz robot wyszedł jak najwyżej do góry. Czyli tak, stawia blok, idzie do przodu, następnie do góry, powtarza to 3 razy, potem się obraca, zmienia rodzaj bloku i tak dalej. Przetestujmy, jak to będzie działać. Obrócił się, zmienił rodzaj bloku i znowu. I mamy tutaj uproszczoną wersję tego, co wam pokazywałem na samym początku. Ja może przyspieszę film. A teraz, gdybyśmy chcieli, by te nasze schody do nieba wyglądały w ten sposób, to wystarczy lekka modyfikacja kodu. Cofnijmy nasz program ostatni i zmodyfikujmy go w sposób następujący. Przy każdej następnej pętli for będziemy zwiększać tą trójkę o 1, czyli będzie potrzebna nam zmienna S. Standardowo będzie ona wynosić 3. Tutaj zamieniamy na S. I po obrocie nasza zmienna S będzie zwiększana o 1. Także mamy tutaj podobną wariację jak w poprzednich przykładach, nieco inną, ale jakże znacząco różniącym się efektem końcowym. I testujemy, tutaj mamy wszystko przygotowane. Znowu przyspieszę wam film, ponieważ to trochę potrwa. Zobaczcie, tutaj były 3 bloki, teraz mamy 4. Teraz będzie 5. I efekt uzyskamy podobny do tego tutaj.